Dzień dobry, witam serdecznie w Majckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z cukinią, orzechami i rodzynkami. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne, takie sycące. Bardzo mi smakuje. Podczas pieczenia cudownie pachnie w domu, bo dodamy sporą ilość cynamonu i gałki muszkatołowej. Ciasto podczas krojenia będzie się trochę kruszyło, ponieważ jest tam dużo bakalii i cukinia, więc podajemy je pokrojone na dość grube plastry. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na ciasto. 2 duże jajka, 130 g cukru, użyłam ciemnego brązowego, możemy użyć dowolnego. 130 ml oleju, 350 g cukinii startej na tarce z dużymi oczkami. Cukinię starłam razem ze skórką. 300 g mąki pszennej, użyłam tortowej. 2 łyżeczki cukru z wanilią lub cukru wanilinowego. 1,5 łyżeczki cynamonu. 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej. 0,5 łyżeczki sody. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 100 g posiekanych orzechów włoskich. I 100 g rodzynek. Zaczniemy przygotowywać ciasto. Do miski wbijamy jajka, dodajemy olej, cukier z wanilią, cukier i mieszamy mikserem przez około 1-2 minuty. Jeśli komuś, tak jak mnie na filmie, ciemny cukier zbije się w takie większe grudki, przez chwilę rozcieramy go łyżką. Cukier się rozpuści, nie musimy go idealnie rozcierać. I dalej miksujemy. Następnie do jajecznej masy dodajemy cukinię. Cukinię dobrze osączamy w rękach. Odciskamy sok. Krótko mieszamy mikserem, tak jak ja na filmie. I na chwilę odstawiamy. Do mąki dodajemy przyprawy, proszek do pieczenia, sodę i krótko mieszamy. Tak przygotowaną mąkę dodajemy do masy z cukinią. I krótko mieszamy mikserem do połączenia składników. Dodajemy rodzynki, orzechy i krótko mieszamy szpatułką. Ciasto przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 55 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do ostudzenia. Ostudzone ciasto wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Ciasto przed podaniem możemy posypać cukrem pudrem. I nasze pyszne ciasto z cukinią, orzechami i rodzynkami jest już gotowe. Wygląda wspaniale, jest bardzo smaczne, wilgotne. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.